Dzisiaj opowiem Państwu aż o trzech filmach, ale we wszystkich tych filmach bardzo ważną rolę odgrywa muzyka. I to wcale nie dlatego, że to są muzykale, bo różny jest udział y, y, muzyki w tych filmach i różny jest stosunek do muzyki w nich. No ale w każdym z nich muzyka jest w jakiś sposób najważniejsza, ale z różnych powodów. No więc zacznijmy od filmu Koda. Koda to jest film, który mogą Państwo oglądać na platformie streamingowej Apple Plus. I to jest tak zwany amerykański film niezależny, który był pokazany na Sundance Festival. Otrzymał tam nagrodę i zresztą tak się bardzo podobał, że właśnie tam wypatrzyli go programerzy Apple Plus i tam zakupili prawa do filmu, który w tej chwili jest rozpowszechniany na tej platformie. Scenariusz i reżyseria tego filmu, Koda, przypominam, są dziełem pani Sian Heder, a film opowiada o rodzinie niesłyszących. Mama jest niesłysząca, Ojciec jest niesłyszący i brat jest niesłyszący, tylko córka słyszy. No i to ona właśnie jest bohaterką główną filmu Koda, i ona także rozkodowuje ten tytuł. Bo pewnie Państwo myślą, że Koda to znaczy no, termin muzyczny Koda, ale wcale nie o to chodzi. Koda to jest skrót od Child of Deaf Parents, czyli dziecko. Niesłyszących rodziców. Takie dziecko pełni wyjątkową rolę w życiu rodziny niesłyszących, mianowicie jest łącznikiem ze światem, jest tłumaczem. Oczywiście świetnie zna język migowy i tłumaczy za pomocą języka migowego to, co Rodzina, co, co rodzice chcą powiedzieć, tłumaczy innym i odwrotnie to, co inni mówią, z kolei na migi przekazuje językiem migowym w swoim rodzicom i bratu. Dziewczynka nazywa się Ruby, w ogóle cała rodzina nazywa się Rossi, więc ona jest Ruby Rossi i ma bardzo fajnych rodziców, jej ojca gra Troy Kotsur, który zresztą jest nominowany do Oscara za tę drugoplanową rolę. Jej mamy gra Marley Matlin, czyli również Oscarowa odtwórczyni głównej roli w Dzieciach Gorszego Boga. I tam już poznaliśmy niesłyszącą aktorkę w głównej roli. No i jest jeszcze Daniel Durant, który gra brata Leo. Ta historia jest przepełniona muzyką, dlatego że Ruby Znakomicie sobie daje radę w śpiewaniu. Okazuje się, że ma talent muzyczny, i okazuje się, że chciałaby pójść za tym talentem, chciałaby rozwijać ten talent gorzej. Właściwie powinienem więcej powiedzieć, ale w wypadku tej rodziny to gorzej, dlatego że muzyka jest jej powołaniem. Jaki to jest paradoks? W rodzinie ludzi, Niesłyszących. Oni nawet nie mogą doświadczyć y, talentu córki. Oni nawet no nie mogą usłyszeć, nie mogą nawet wiedzieć, jak to jest, co jest pasją ich córki, co jest dla nich takie najważniejsze. Ale na swój sposób wiedzą to. Oni wiedzą za pomocą miłości. Znaczy, wyobrażają sobie i słyszą tę muzykę. Emocjami, uczuciami, drganiami, bo wibracje to jest część muzyki. No, państwo zapewne wiedzą, że dźwięki dochodzą do nas w wyniku wibracji i ta, ta, te, te dźwięki, które uderzają w nasz aparat słuchowy, powodują wibracje. I ta wibracja przekazywana jest do mózgu, i to daje, da, daje ten efekt słuchania dźwięków. Ale wibracja może być też odbierana przez skórę może być odbierana przez dotyk. Dlatego moim zdaniem muzyka to jest rodzaj sztuki bardzo dotykalny. Więc jeśli oni nie słyszą przez uszy, to muzykę mogą odbierać przez wibrację. Przez ręce, przez skórę. Te bodźce też trafiają do mózgu. I ja wierzę w to, że oni słyszą. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że kochają. Ona, czyli Ruby, no, przez całe swoje dzieciństwo i młodość służy im ciągle jako, jako łącznik ze światem i tłumaczy w obie strony i daje im dowody swojej miłości i swojego serca i teraz jest czas na nich żeby zrewanżowali się i pozwolili jej y, no trochę jednak odejść od nich przestać być ich tłumaczką tylko i zająć się swoim życiem i pójść za pasją Emilia Jones świetnie gra Rubi i pięknie śpiewa więc mamy w tym filmie bardzo dużo muzyki im bardzo dużo miłości. Miłości, która w jakiś szczególny sposób współtworzy film na równi z muzyką. Jakby znajduje się na, na tym samym poziomie. I to jest taka wszechogarniająca, wszechogarniające wrażenie, które powoduje, że czujemy się bardzo dobrze podczas tego filmu. Czujemy, że, że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy, nawet wtedy, gdy im czegoś bardzo brakuje. Nawet wtedy, gdy wydawałoby się, są przez naturę w jakiś sposób ograniczeni, a jednak nie. A jednak okazuje się, nie tylko można to przezwyciężyć, ale można po prostu znaleźć swoją drogę do tego, żeby przeżywać świat w pełni. I o tym jest ten film. I myślę, że dlatego Apple Plus tak chętnie kupiło ten film po to, żeby go rozpowszechniać na świecie. To jest ciekawa rzecz, że ten film jest tak zwanym formatem, bo najpierw powstał film francuski, który się nazywał La Famille Belier, i ten film właśnie opowiadał tę historię. Ale potem historia po zakupieniu tego formatu została adaptowana do okoliczności amerykańskich i stał się już w pełni amerykański, wykonywany przez aktorów, o których już Państwu mówiłem. Nominowany zresztą jest do Oscara nie tylko za drugoplanową rolę męską, ale także za najlepszy scenariusz, ale także za najlepszy film, więc jest bardzo doceniony w tym roku. Zobaczymy, jak Oscary tu się rozłożą, czy, czy, czy z tych nominacji będą jakieś Oscary. Mówi się, że duże szanse ma właśnie Trojkocór, ten, ten odtwórca drugoplanowej roli ojca naszej śpiewającej Ruby. Ale ciekawa rzecz, że ten film, kiedy powstał we Francji, to zarzucano mu, że popełniono tam pewną nieetyczność. To znaczy, że, że, że po prostu... Twórcy filmu pozwolili sobie na to, żeby zatrudnić do odgrywania ról ludzi niesłyszących, aktorów słyszących. I że to jest nie w porządku. Bo, po pierwsze, wśród osób niesłyszących jest wielu utalentowanych, którzy są aktorami. No, zresztą Marley Matlin i jej kariera są tego dowodem, którzy nie mają zbyt wielu okazji, żeby zagrać duże role. Więc kiedy takie okazje się już. Zdarzają, no to wypadałoby zatrudnić aktorów niesłyszących. I tak właśnie się stało w wypadku tego filmu, o którym dzisiaj mówimy czyli filmu Koda. Zarówno Marley Matlin, czyli matka, jak Troy Kocur, czyli ojciec, jak Daniel Durant, czyli brat Rubi Rossi, są aktorami niesłyszącymi. Tu została zachowana prawda. No, i myślę, że to się czuje, że to się w tym filmie czuje. Nawet nie, nie tyle to, że oni naprawdę nie słyszą, ile to, że jest w tym prawda, że tu, tu nie, ma nie ma pozowania. Nie ma pozowania na, na jakąś szczególną sytuację, tylko jest jej takie pełne, niepotrzebujące słów, niepotrzebujące słów zrozumienie. I. I bardzo się cieszę z tych wszystkich nagród dla filmu. On nie jest idealny, ponieważ scenariusz jest, powiedziałbym, skonstruowany, jakby tu powiedzieć, monotonnie, trochę jednostajnie i trochę, tak z góry wiemy, co może być. Ale, mimo to, chętnie się zanurzamy w tej opowieści, bo ona ma w sobie. Taki leczący nastrój, taki, taki podnoszący na duchu. To jest taka, taka duchowa rehabilitacja, którą przechodzimy paradoksalnie właśnie w filmie o ludziach, którym natura odebrała jeden ze zmysłów, ale za to obdarzyła ich w dwójnasób sercem i siłą serca. Więc czas na. Y Tybetańską i na ocenę. Po tym czystym dźwięku, czyste intencje. Daję temu filmowi 6 na 10. To jest dobrze zrobiony film. No pewnie nie dałbym mu Oscara dla, za najlepszy film roku. No ale skoro dostał nominację, to chyba członkowie Akademii ocenili go nieco wyżej niż ja. Ale powtarzam jeszcze raz, niezależnie od pewnych niedoskonałości scenariusza, który też jest nominowany do Oscara, w takich sprawach to zawsze jest trochę, trochę intencje też się liczą. To znaczy, kiedy jest tyle dobra, i tak jest pokazane humanistycznie, taka opowieść o ludziach, którym świat. Coś odebrał, ale także coś dał w zamian, a oni są niesłychanie fajnymi, dobrymi, ciekawymi ludźmi, to my chcemy im, tym bohaterom filmu, przychylić nieba i także chcielibyśmy, żeby ten film docenić jak najbardziej. Więc on moim zdaniem dostaje tam jeden punkt więcej, jedną gwiazdkę więcej, właśnie ze względu na jego tematykę. Ale może inni po prostu to oceniają y, y, z, większym, y, y, z większą wrażliwością. Ja y, pomimo tego, że film doceniam, oceniam go na 6 na 10. No i teraz napiję się wody z miedzianego kubka. I nie, 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 jeszcze nie jest czas na premium. Teraz będzie drugi film. Drugi film też jest o muzyce. Nazywa się Tik Tik Bum. Tik Tik Bum. To jest nazwa. To jest tytuł. To jest tytuł musicalu napisanego przez Jonathana Larsona, kompozytora, który, yy, który marzył o tym, żeby znaleźć się na Broadwayu. Marzył o tym, żeby odnieść wielki sukces bo to historia prawdziwa. I to jest w zasadzie film biograficzny biopik o, o właśnie życiu Jonathana Larsona. On zasłynął tym, że wreszcie udało mu się dostać na Broadway i mieć na Broadwayu wielki przebój muzykalowy, który nazywał się Rent i za który dostał nagrody Tony, a nawet za scenariusz dostał nagrodę pulicera. Kłopot w tym, że ich nie odebrał, bo już nie żył tuż przed premierą musicalu Rent, ten 36-letni młody kompozytor, który właśnie zaczynał wielką, wymarzoną przez siebie karierę, do której szedł y, bardzo y, y, powoli, ale konsekwentnie, godząc się na, y, y, na wiele wyrzeczeń, prowadząc biedne życie, y, ale jednak wierząc w to, że kiedyś mu się uda i wtedy, kiedy właśnie mu się udało, to, to zmarł nagle w wyniku tętniaka, pęknięcia tętniaka aorty. Znaleziono go martwego na, na, na posadzce w hotelu przed dzień premiery musicalu Rent, a potem ten musical był grany przez wiele lat na Broadway'u i w pełni wszystkie jego marzenia zrealizował, ale pośmiertnie. Ale zanim powstał e, musical Rent, to był musical Tick, Tick, Boom i on był o, hmm, on był o przemijaniu, o, o tym jak czas pędzi i jak trzeba... Wykorzystać każdą chwilę, każdy moment, żeby zrealizować coś ważnego, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, ale przede wszystkim nie zmarnować potencjału, który w nas jest. Więc nie marnować czasu, tylko yy, skupić się, popracować, popracować nad sobą, popracować nad doskonaleniem siebie. Popracować nad tym, żeby dojść do swojego najlepszego momentu życia, żeby móc siebie dać wszystko, co najlepsze. To znowu było autobiograficzne bardzo. I i, i, I to jest takie paradoksalne, że wszystko, co wymyślił wcześniej Jonathan Larson, to się tak dokładnie sprawdziło i to w taki tragiczny sposób. To był rok 1996, kiedy, kiedy Jonathan Larson zmarł. Jonathana Larsona gra fantastycznie Andrew Garfield, i on jest za tę rolę. Również nominowany do Oscara za rolę pierwszoplanową, i ma duże szanse, moim zdaniem, na Oscara za, za pierwszoplanową rolę. Reżyserem tego filmu jest Lin Manuel Miranda, złote dziecko muzykalu, yy, znany chociażby z muzykalu i przede wszystkim z muzykalu Hamilton, i tutaj debiutuje w roli reżysera filmowego z wielkim powodzeniem. Film, biopik o mało znanym w Polsce, no prawie w ogóle nieznanym Jonathanie Larsonie. Także musical Rent jest stosunkowo mało znany w Polsce, choć bardzo wybitny i to jest taki musical, no, powiedziałbym w stylu Sondheima, Stevena Sondheima, który zresztą był mistrzem dla Jonathana Larsona i, i, i on niejako kontynuował jego Sposób widzenia muzykalu. Dużo jest piosenek, dużo dobrej muzyki, i ten film również mogę Państwu polecić. I znowu poproszę Misę Tybetańską o czysty dźwięk, i powiem, że temu filmowi również przyznałbym 6 na 10. I no, znowu mamy nominację do Oscara, a ja znowu 6 na 10. Trochę moim zdaniem ten film jest mało w Polsce zrozumiały. Za mało wiemy o amerykańskim muzykalu, o Jonathanie Larsonie, o muzykalu Rand. Wiele rzeczy, które są. Ciekawe i doceniane w Stanach Zjednoczonych, u nas moim zdaniem uchodzi i, i to jest nieuniknione uwadze polskich widzów. A jednak ta historia nie jest poprawia, poprowadzona w wystarczająco uniwersalny sposób. No, często mówi się i to Amerykanie powtarzają, że najlepszy film to jest taki, który łączy w sobie lokalność i globalność. To znaczy opowiada historię. Lokalną, ale jednak ma wymiar globalny. No i w tym wypadku trochę z tą globalnością jest kłopot, bo niewątpliwie historię Larsona opowiada dosyć ciekawie, natomiast trudno ją zrozumieć poza Stanami, jeśli się nie zna wielu okoliczności tamtej kariery. A moim zdaniem. Można było coś zrobić więcej, przenieść tę historię na taki poziom nie tylko uniwersalności, ale zrozumiałości dla widzów na świecie. Więc znowu, może trochę w Hollywoodzie go wyżej oceniają. Tam przez wielu był wręcz traktowany jako rewelacja. A dla mnie to jest 6 na 10, chociaż bardzo lubię muzykale. Ale znowu napiję się z miedzianego kubka. I opowiem Państwu o jeszcze jednym filmie. Aha, nie powiedziałem tego, że. Tik, tik, boom. To jest film, który też można oglądać na platformie streamingowej, ale tym razem na Netflixie. A teraz będę mówił o polskim filmie, który się nazywa Sonata. I ten film można oglądać w kinach. I to jest znowu film, gdzie muzyka odgrywa szczególną rolę, ponieważ muzyka jest powołaniem. Chłopca, bohatera, zresztą film oparty jest na prawdziwej historii. Chłopca, który no najpierw w dzieciństwie był traktowany jako chłopiec autystyczny. I na różne sposoby badano go, i wreszcie lekarze doszli do wniosku, że autyzm jest właśnie powodem jego braku komunikacji z otoczeniem. No, ale kiedy, kiedy chłopiec zaczął dorastać, rodzice zorientowali się, że on reaguje na muzykę, że, że jest no, bardzo wrażliwy. Zaczęto go znowu przyglądać mu się dobrze, zaczęto go badać, i okazało się, że on jest utalentowany muzycznie i wcale nie jest autystyczny, tylko jest, ma bardzo dużą y, y, niedosłyszalność, y, czyli mm, no, duże uszkodzenie y, 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 słuchu. I w związku z tym reaguje na muzykę, ale bardzo słabo, tylko że to się da odkręcić. Można zrobić. Operację, która spowoduje, że, yy, no, że trochę będzie słyszał, że może yy, po wszczepieniu implantu będzie słyszał na tyle dobrze, że będzie mógł swoją pasją się zająć, a jego pasją jest gra na fortepianie. Tu znowu kluczowe były na początkowym etapie, znowu wibracje. Wibracje, czyli słuchanie muzyki bez dźwięku. Ja, proszę Państwa, w to nie tylko bardzo wierzę, ale ja to też odczuwam, zresztą każdy odczuwa. Wszyscy, którzy chodzą na koncerty, to wiedzą, i, i jak bardzo ta wibracja jest ważna. A ci, którzy chodzą na głośne koncerty, to wiedzą, że yy, 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 dźwięk uderza w nas, nawet tak się mówi uderza w nas że czasem boli nas dosłownie żołądek od tego uderzenia, szczególnie niskich tonów. Tak, to jest dotyk. To nie tylko jest wibracja, to jest uderzenie, to jest dotyk. No więc, kiedy nasz bohater, który grzegorz, Grzegorz Płonka, nazywa się bohater, a gra go rewelacyjnie Michał Sikorski. On za tę rolę dostał nagrodę na polskim festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. I młody aktor, ale naprawdę ze znakomitą techniką gry. On długo starał się, mając kontakt z tym prawdziwym bohaterem. Wejść w jego sytuację, nie tyle w jego rolę, ile w jego sytuację. Otóż takim marzeniem naszego bohatera, Grzegorza, jest, żeby zagrać sonatę księżycową Beethovena. To jest dla niego taki, taki symbol doskonałości muzycznej, tak, taki symbol marzenia, spełnienie marzenia o grze, o muzyce. I do tego dąży. Sonata księżycowa jest rzeczywiście wyjątkowo pięknym fortepianowym dziełem, które no, jest ponadczasowe i niezależnie od zmieniających się mód muzycznych, cały czas jednakowo intensywnie działa. Więc nic dziwnego, że dla młodego, uzdolnionego muzycznie chłopca ona stała się takim wzorcem metra, takim, takim, takim celem, żeby móc ją. Dobrze zagrać. I obserwujemy tę walkę, o walkę o, o y, dotarcie do dźwięków, o pokonanie tego, te, tego y, y, niedosłyszenia, y, o, o to, żeby, m, żeby muzyka wydobywała się spod palców tego młodego pianisty. I y, to jest droga przez Mękę. Każdy z Państwa, kto ma y, bliskich, noszących aparat słuchowy, wie, jak bardzo te mm, ułatwiające słyszenie instrumenty, jednak zniekształcają sposób odbierania dźwięków rzeczywistości. Czasem powodują, że dochodzą do nas takie dźwięki. Y, i to intensywny sposób, które, które normalnie przy normalnym słuchu są gdzieś w drugim planie, a w wypadku wzmacnianego słuchu one również ulegają wzmocnieniu i zaczynają być irytujące, zaczynają być męczące. Więc to, to jest droga przez mękę. To jest, to jest niezbędność wielkiej miłości, żeby pokonać te wszystkie trudności. I ta, ta rola jest pięknie zagrana, a także bardzo ciekawie grają rolę rodziców. Tu znowu mamy rodziców, bo... W wypadku uzdolnionych muzycznie dzieci zawsze rodzice odgrywają bardzo ważną rolę. I rodziców Grzegorza grają Małgorzata Foremniak i Łukasz Simlat. I naprawdę ciekawie grają. Małgorzata Foremniak zaskakuje, bo znamy ją z zupełnie innego rodzaju ról. A tu jest taka. Rola właściwie charakterystyczna, ona jest pobrzydzona, ona jest taka, taka trochę jakby odklejona od, od tego wizerunku, który znamy, a jednocześnie bardzo specyficznie reagująca, ale też bardzo zdecydowana i bardzo walcząca o swojego syna. Bardzo ciekawa rola. Ale. Zawsze jest jakieś ale. Pomimo tej ciekawej historii, to reżyseria i scenariusz, a jedno i drugie jest dziełem Bartosza Blaszkę, dla mnie są nie w pełni satysfakcjonujące. To znaczy, ten, ten scenariusz jest jakby złożony z taki taki łańcuch jakby kolejnych kolejnych elementów, które są takie same, takie wagoniki w pociągu i mamy jeden wagonik, drugi wagonik, trzeci wagonik, a nie ma właściwie zarysowanej tej albo sinusoidy emocji, albo no, jakiegoś Kształtu rozwijającej się dramaturgicznie sytuacji, tylko mamy doklejane do siebie podobne wagoniki emocji na tym samym, równym poziomie. To jest na dłuższą metę, powiedziałbym, y, sprawia to, że niewykorzystany do końca jest potencjał tego tematu i potencjał tej historii. Więc nad tym scenariuszem można by jeszcze popracować i można by. Reżyserią sprawić, żeby właśnie wyjść poza tylko y, y, umiejętność przekazania, zrelacjonowania historii wyjątkowej, i bardzo ciekawej, prawdziwej historii i zrobić z tego dzieło filmowe. Dzieło filmowe tu nie powstało, ale i tak film jest bardzo interesujący. I znowu poproszę misę o czysty dźwięk. I uczciwie oceniesz, że, że należy mu się 5 na 10. O ile Koda otrzymała 6 na 10, tik tyk, tyk, Bum 6 na 10, to nasza sonata 5 na 10. W każdym z tych filmów muzyka odgrywa niesłychanie ważną rolę. I w każdym z tych filmów czegoś zabrakło, żeby powstało naprawdę wyjątkowe dzieło ale niezależnie od tego, że zabrakło, i tak każdy z tych filmów wart jest obejrzenia. A teraz, jeśli państwo pozwolą, to jeszcze zaproszę do części premium, czyli będzie mały gążek, a w części premium jak zwykle opowiem coś z własnego życia, co wiąże się z tematem dzisiejszej recenzji. Cichutki gążek... Łyki wody, dwa tym razem, i moja historia. Otóż ja kiedyś tak jak w TikTok Boom, gdzie Jonathan Larson marzył o tym, żeby znaleźć się na Broadwayu, to i ja marzyłem o tym, żeby znaleźć się w teatrze, no nie jako kompozytor i nie jako aktor, ale żeby zobaczyć teatr od środka, żeby w nim być i żeby, żeby zobaczyć, jak tworzone są spektakle. Więc kiedy jako student Wyższej Szkoły Teatralnej Wydziału Wiedzy o Teatrze trafiłem, praktyki na pierwszym roku mieliśmy asystenckie, to znaczy w ramach praktyk byliśmy asystentami reżyserów w różnych teatrach, wybieraliśmy sobie te teatry i pisaliśmy dziennik prób. Jako pracę na zaliczenie. Ja sobie wybrałem wtedy spektakl gwałtu, co się dzieje, Aleksandra Fredry u Olgi Lipińskiej, która właśnie rozpoczynała swoją dyrekcję w Warszawskim Teatrze Komedia, i tak nam się dobrze współpracowało, że pani Olga zaproponowała mi pracę jako sekretarza literackiego Teatru Komedia. Byłem wtedy na pierwszym roku studiów. Pobiegłem więc do rektora, naszego Tadeusza Łomnickiego, i powiedziałem, Panie Rektorze, no dostałem taką propozycję od Olgi Lipińskiej, czy ja bym mógł jednocześnie studiować, no na studiach dziennych, oczywiście, bo innych nie było, jeśli idzie o wiedzę o teatrze, to tylko dzienne studia są. I pracować na etacie w Teatrze Komedia, a ja gwarantuję, że jakoś. Połączę tak, żeby to się nie odbywało ze szkodą dla nauki i gwarantuję, że, że nie będzie problemu podczas sesji egzaminacyjnej. I Łomnicki się na to zgodził. I od drugiego roku studiów, ja jednocześnie studiowałem i pracowałem w Teatrze Komedia w Warszawie jako sekretarz literacki. I wtedy Olga Lipińska wpadła na pomysł, żeby wystawić musical dla dzieci. Zamówiła tekst u śląskiego poety Tadeusza Kijonki, i on napisał libretto muzykalu Krasnoludki Krasnoludki. A o muzykę poprosiła Katarzynę Gertner, samą wielką Katarzynę Gertner. Wszystko szło dobrze. Tekst dotarł do nas o czasie i był bardzo ciekawy. No ale już próby się rozpoczęły, a e, Katarzyna Gertner miała opóźnienia w swoim, no, w dostarczaniu kolejnych piosenek, kolejnych e, elementów muzycznych do tego spektaklu. Olga Lipińska zaczęła się denerwować i wysłała mnie. Do Katarzyny Gertner, mówiąc: Jedź do niej i nie wychodź od niej, dopóki nie dostaniesz y, wszystkich nut i, 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 i całego zapisu y, muzycznego, muzycznej strony tego spektaklu, bo próby trwają. Nie wracaj mi do teatru bez tej muzyki. I ja pojechałem do domu Katarzyny Gertner, zresztą y, szybko się zaprzyjaźniliśmy. Katarzyna Gertner to niesłychana osobowość, wspaniała, naprawdę siedziałem z otwartymi ustami, nie tylko wtedy, kiedy grała, ale i wtedy, kiedy mówiła i opowiadała różne historie. No i powiedziałem, ja się stąd nie ruszę. Dopóki muzyka nie będzie gotowa. I ona mi pozwoliła tak siedzieć sobie na głowie. No, oczywiście, na noc wracałem do siebie, do domu, ale następnego dnia od razu rano przyjeżdżałem i znowu pukałem do drzwi, mówiłem: Pani Kasiu, czy może już pani skomponowała następną piosenkę? I tak to trwało. No, do, do, dobre dwa tygodnie, aż wreszcie wydobyłem całą muzykę z, od, od kompozytorki. Próby można było prowadzić dalej, a premiera była niezagrożona, mogła odbyć się o czasie. To był bardzo piękny muzykal i dostałem wielki prezent. Ja, miłośnik muzykalu, który zawsze marzył o tym, żeby znaleźć się w teatrze, i zresztą od tego czasu. Tak zawsze było, że jak pracowałem w teatrze, że jeśli byłem w teatrze w trakcie y, grania jakiegokolwiek spektaklu, to zawsze szedłem za kulisy, stałem, stawałem koło inspicjenta i stałem przez cały spektakl, oglądając ten spektakl na scenie, ale za kulis. Ja już się uczyłem na pamięć kolejnych przedstawień, ale nie mogłem się oderwać, bo ta magia teatru. Która do dzisiaj jest dla mnie czarodziejska, powodowała, że, że po prostu chciałem się w tym utopić, zatopić, odciąć od rzeczywistości i żyć w rzeczywistości teatralnej. I ci bohaterowie, którzy byli na scenie, a którzy byli moimi kolegami w bufecie spotykanymi, to oni byli tak postaciami z tych, z tych sztuk. I dostałem prezent na koniec, ponieważ pani Olga Lipińska wymyśliła, że do programu teatralnego, który ja redagowałem jako sekretarz literacki, dołączymy płytkę singla. A właściwie no, singla yy, po dwóch stronach była, yy, by, były dwie piosenki w sumie. Wydane normalnie na czarnej płytce i dwa największe przeboje z tego musicalu Krasnoludki, Krasnoludki zostały nagrane. Tam no, soliści oczywiście śpiewali ale, śpiewali, ale był też chór całego teatru i pozwolono mi dołączyć do chóru. Stanąłem razem ze wszystkimi aktorami teatru, komedia przed mikrofonem. I jeśli kiedyś usłyszą Państwo nagranie z teatru Komedia, z muzykalu Krasnoludki, Krasnoludki, i tam będą te momenty, kiedy wszyscy śpiewają, to może usłyszycie z tyłu młodego Tomka Raczka, studenta drugiego roku wiedzy o teatrze, który spełniał swoje marzenie, choć nigdy nie miał talentu do śpiewania. I do dzisiaj jeszcze pamiętam fragmenty tej piosenki, tytułowej piosenki Krasnoludki, Krasnoludki. I nawet mogę Państwu teraz spróbować zaśpiewać kawałeczek, tylko proszę pamiętać, że ja nie mam talentu do śpiewania, na pewno sfałszuję, no ale wybaczą mi Państwo. A chcę udowodnić, że pamiętam. Więc to szło tak. Krasnoludki, krasnoludki, drobny ludek, ale rzutki. Kto nie wierzy, pozna skutki swej niewiary, to nie żaden blef. Kocham musical.